Rok już trwa przejmujący stan wojny, a poza tym jesteśmy świadkami powszechnego odstępstwa od wiary i moralności. W tym kontekście trzeba zadawać sobie naglące pytanie: jaki jest cel ostateczny mojego życia? Gdyby zapytać kogoś wierzącego, można by usłyszeć odpowiedź w rodzaju: celem jest wieczne zbawienie, a środkiem wypełnianie przykazań dekalogu. Jest to słuszne, gdyż tak odpowiada Zbawiciel młodzieńcowi z Ewangelii: chowaj przykazania, a będziesz żył. Jednocześnie jednak wspomina o doskonałości w słowach: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim. Potem przyjdź i chodź za mną. W tym miejscu może pojawić się dopowiedzenie, że to dotyczy osób powołanych. Jednak w kontekście całej Ewangelii nie możemy tak stwierdzić, gdyż wszyscy jesteśmy powołani do doskonałości na wzór Ojca Niebieskiego. Miłość nieprzyjaciół, obowiązująca wszystkich, jest tego przykładem. A to jest przecież heroizm. Także oczywiste argumenty egzystencjalne domagają się wejścia na drogę heroizmu. Na przykład poważna choroba, wypadek, wojna mogą dotknąć wszystkich i stają się analogicznym wezwaniem: sprzedaj wszystko i chodź za mną. A śmierć nie omija nikogo. Widzimy więc, że ostatecznie każda i każdy z nas w głębi serca wie, że Bóg człowiek, Jezus Chrystus, jest dla nas jedynym absolutnym dobrem i nadzieją, do którego mamy przylgnąć całą egzystencją i zjednoczyć się z Nim w cierpieniu. Gdyż jak pisze apostoł: wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Dobitnie jest to ukazane w Dziejach Apostolskich po zesłaniu Ducha Świętego w scenie sądu przed Sanhedrynem, gdy ubiczowani apostołowie, odchodząc, radują się, że stali się godni cierpieć dla Pana Jezusa. Wstrząsające, gdyż po ludzku sądząc, jeśli z powodu kogoś się cierpi, to jest się przecież skłonnym go nienawidzić. A tu jest odwrotnie. Oni radują się, że stali się godni cierpieć dla Boga człowieka. Oczywiste jest więc, że jest to owoc zamieszkiwania Ducha Świętego w nich. Podobnie wstrząsające są wspomnienia więźniów z obozów koncentracyjnych, którzy udręczeni tęsknili i, gdy było to możliwe, ze łzami wdzięczności przyjmowali Pana Jezusa w Komunii Świętej. Wspomnijmy świadectwo błogosławionego księdza Józefa Kowalskiego, męczennika z Auschwitz, który nie zgodził się na podeptanie różańca świętego. Napisał do współbraci, którzy byli na wolności: najmocniej prosimy o największą przysługę, trochę wina mszalnego i kilkanaście komunikantów z wielką hostią. Czujemy bowiem ogromny głód eucharystyczny.
Koniec cytatu. Widzimy, jak przejmujący jest tego kontrast z obecną sytuacją, pustymi kościołami i gwałtownie zredukowaną obecnością wiernych na mszy świętej i przed tabernakulum. Więźniowie udręczeni tęsknili za Bogiem eucharystycznym, a my, żyjący w dostatku, jakby wołamy do Niego: zejdź z krzyża, przestań się dawać do zjedzenia i mieszkać z nami w tabernakulum, to uwierzymy w Ciebie. Obyśmy nie zatwardzili naszych serc, obojętności na bezgraniczną miłość Pana Boga. Ostatnie wydarzenia eucharystyczne w Polsce, gdzie stwierdza się w konsekrowanej hostii obecność żywych tkanek ludzkiego serca w stanie skrajnego cierpienia, są jakimś przejmującym wołaniem Zbawiciela: ratujcie się w moich boskich ranach. I ma to miejsce właśnie teraz, gdy współczesny medialny świat kieruje nasz wzrok dokładnie w przeciwną stronę, na ubóstwienie egoistycznego zadowolenia. Widzimy w tym absurdalność i dramatyczność. Podsumowując, powiemy, że Duch Święty, posłany przez Boga Ojca, porywa nas do miłości Boga Syna za Jego zbawczą ofiarę, złożoną raz na zawsze, obecnego we mszy świętej i mieszkającego z nami w tabernakulum. Ścisłość logiczna domaga się, aby organizować całodobowe adoracje przy każdym tabernakulum, gdyż Pana Boga należy adorować, a nie przechowywać. Jego boskie rany są naszym rajem i źródłem Ducha Świętego, w nas zamieszkującego i uzdalniającego do miłości bliźniego, na boską miarę. Jak pisze święty Jan, On oddał za nas życie swoje, my także winniśmy oddać życie za braci. Chodzi tu przede wszystkim o osoby powierzone nam przez Ducha Świętego, od których łatwo się oddalamy. Eucharystyczna obecność Boga człowieka jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego ma swoje przedłużenie w dziecięcej zażyłości z Matką Boga, która została nam dana w testamencie z krzyża jako nasza Matka. W każdym Zdrowaś Maryjo wypowiadamy niejako prośbę: daj nam błogosławiony owoc żywota Twojego. I ona, nowa Ewa, Matka wszystkich wierzących, to czyni, podając nam owoc, chleb, pokarm na życie wieczne z drzewa krzyża. Jest tu widoczny eucharystyczny wymiar modlitwy różańcowej, która przygotowuje nas do uczestnictwa we mszy świętej i adoracji, a jednocześnie jest jego przedłużeniem, obejmującym całe nasze życie, zwłaszcza gdy odmawiamy nowennę pompejańską, która najbardziej przystaje do ewangelicznego wezwania do nieustannej modlitwy. Maryjo, Matko Boga Eucharystycznego i nasza, módl się za nami.